Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia, jestem stylistką. Gdybyście zapytały mnie, e, czyim stylem najbardziej się inspiruję, kogo styl lubię podglądać, to wymieniłabym dwie osoby. Pierwsza byłaby to Rosie Huntington Whiteley. A druga to Hailey Bieber. Te dwie dziewczyny, czy kobiety, reprezentują zupełnie odmienne style, bo pierwszy to bardziej taki minimalizm, klasyka, trochę elegancji, a Hailey Bieber bardziej kojarzona jest ze streetwear'em, z trochę właśnie takim stylem ulicznym, choć ostatnio on się trochę zmienia, bo też przechodzi w elegancję, ale głównie jest właśnie z takim streetwear'em kojarzona. Natomiast biorąc pod uwagę moje preferencje, moje gusta, to kiedy patrzę na ich stylizację, to zazwyczaj mam tak, że się bardzo zachwycam i uwielbiam obserwować to, jakie Tworzą stylizację i dla mnie są ogromną inspiracją również do mojego rozwoju, mojego gustu. I pomyślałam, że przygotowując dla Was dzisiejszy odcinek, a więc porady na wiosnę, przygotuję go na przykładzie stylu tej pierwszej, a więc stylu Rosie Huntington Whiteley. Skupimy się na jej stylu i porady, którymi będę się dzielić, właśnie będą na bazie jej stylizacji. Więc jeśli chcecie jej poznać, no to zaczynamy odcinek. I dziewczyny, zanim przejdę do porad w dzisiejszym odcinku, to ważny disclaimer. Dzisiejsza stylizacja, tak jak wspomniałam na początku, będę pokazywać na przykładzie Rozy. Będę mówić o niej tak w skrócie: Rozy, żeby nie wymieniać tego długiego nazwiska, które się ciężko wymawia. Ale to, co chcę podkreślić, to pamiętajcie o tym, że Rozy jest modelką, a więc nie bez powodu ktoś zostaje modelką. Ona słuchajcie, ma wymiary jakieś tam, wiecie. 89, 63, 87 chyba, czy coś takiego. I, i wzrost 1,75 m. Więc na niej te stylizacje po prostu wyglądają fenomenalnie, bo też bardzo dużo robi jej sylwetka. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo my w dzisiejszych czasach żyjemy w takich. E, czasach, jak to się mówi, obrazkowych, a więc bardzo dużo oglądamy na zdjęciach, na Pinterestie czy Instagramie i czasem możemy nieświadomie po prostu porównywać się do tych ideałów kobiecych, modelek, tak jak mówię, więc zależy mi na tym, żebyście też zwróciły na to uwagę, że te zdjęcia, które będę dzisiaj pokazywać i jej stylizację, żeby traktować jako inspirację, jako fajną taką rozrywkę dla oka, takie fajne doznanie estetyczne, że oglądamy coś fajnego i mówimy, wow, ale to jest piękne i tak dalej, ale żebyśmy miały świadomość, że no mało która z nas, o ile nie jesteście modelkami, to jest tak idealna i po prostu te ciuchy tak idealnie się układają. Pamiętajmy, żeby dążyć do tego, żebyśmy my same na swoje, na swoje możliwości po prostu jak najlepiej wyglądały i żebyśmy te inspiracje traktowały tak, żeby pozwalały nam się jeszcze lepiej rozwijać w stylizacji, w szukaniu dla siebie jak najlepszych fasonów, ale nie traktować tego jako dążenie do ideału. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ale po prostu zależy mi na tym, żebyśmy my kobiety po prostu stawały się najlepszą wersją siebie, a nie porównywały się do jakichś ideałów, bo to nie ma sensu, to jest zgubne. No dobra, ale przechodząc do odcinka e, dziewczyny, gdybym miała określić w dwóch słowach, e, jak ja widzę styl Rozji, to dla mnie to jest taki wysublimowany minimalizm. To takie dwa w sumie trochę sprzeczne słowa, bo wysublimowany to trochę taki artystyczny, wykwintny, a minimalizm to po prostu minimalizm. Natomiast właśnie dla mnie ona ma taki styl, taki, że jak patrzę na nią, to bardzo często zwróćcie uwagę, że kiedy chociażby w internecie wpiszemy sobie jej imię i nazwisko, to wyskakują nam różne jej stylizacje i tak przyglądając się nim, to trudno nie zauważyć, że wiele z nich opartych jest na. Typowych bazowych kolorach, które już doskonale znacie z porad na temat szafy kapsułowej, a więc zwróćcie uwagę, że bardzo wiele jej stylizacji opiera się na takich kolorach jak biały, jak kremowy, jak czarny, którego bardzo dużo używa w swoich stylizacjach, jak kamelowy kolor, jak beżowy kolor czy szary. Zdarza jej się nieraz, że tak powiem, zaszaleć z kolorem, a więc zdarza się ją zobaczyć w albo w jakichś żółtych odcieniach, natomiast to jest raczej rzadkością. Głównie właśnie jej stylizacje bazują na tych podstawowych kolorach. I to jest już takie, w pewien sposób, Ujmujące, że właśnie bazując tylko na tych kolorach, można stworzyć tak wyjątkowe, fajne stylizacje. Dla mnie jest to właśnie swego rodzaju minimalizm, ale taki bardzo dopracowany, bo patrząc na, na te stylizacje, możecie zobaczyć, że teoretycznie one to są takie proste fasony, bo tu jest marynarka, to są proste spodnie, ale zwykłe kroje czy same tkaniny tych materiałów już grają taką kluczową rolę w tym, że te stylizacje są na swój sposób wyjątkowe. Kiedy też przyjrzymy się jej stylizacjom, to rzadko można uraczyć wzorów. Raczej. Właściwie ja znalazłam niewiele takich stylizacji, gdzie Rosji ma na sobie wzory, co też jest ciekawe, że właśnie tą samą formą, czy tkaniną, tak jak wspomniałam, stylizacji gra, a niekoniecznie właśnie wzorem, który tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że to jest coś takiego bardzo charakterystycznego. Kolejna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że w większości jej stylizacji, w zdecydowanej większości, Kolor spodni, czy dołów spódnicy, jakie nosi, jest to kolor czarny, biały, czasem beżowy, czasem kamelowy i szary. A więc głównie na tych znów podstawowych kolorach opiera te stylizacje. Dla mnie jest to o tyle inspiracja, że my czasem tak sobie myślę, że szukamy nieraz w modzie tak a tu bym na przykład poszalała z kolorem, tutaj coś na przykład potrzebujemy takiego wiem, wyjątkowego, albo szukamy jakiś wzorów, coś najbardziej ujmie, a tu widzę po prostu na takich bazowych kolorach stworzone naprawdę wyjątkowe, ciekawe stylizacje, co daje też taki wniosek, że może warto też się czasem zastanowić, czy te kolory często nosimy, czy może jednak właśnie te bazowe nie są e, taką podstawą czy fundamentem w naszej szafie? Dla mnie w ogóle, powiem ja Wam tak jeszcze off topic, ostatnio właśnie prowadziłam szkolenie i bardzo rozmieszyło to moją grupę szkoleniową, jak podałam przykład tego, że z moich doświadczeń mężczyźni zupełnie inaczej podchodzą do budowania garderoby aniżeli kobiety. To są zupełnie dwa inne światy, jak idę z mężczyzną na zakupy, a z kobietą to, to po prostu oni inaczej podchodzą, każdy inaczej podchodzi do zakupów. I co ciekawe, mężczyźni na przykład dla mnie są świetnym przykładem tego, jak budować szafę kapsułową, bo słuchajcie, jak na przykład Zna, znajdzie spodnie, które dobrze leżą, to mówi tak, to ja poproszę sobie tak w czterech, pięciu kolorach od razu. Więc oni jakby y, od razu sobie, wiecie, budują tą szafę i często z takich właśnie prostych rzeczy y, budują garderobę i później jest im łatwiej tworzyć stylizację nieraz. Co też jest takie dla mnie inspirujące nieraz, y, właśnie, że czasem takie, wiecie, proste rozwiązania y, się po prostu dobrze sprawdzają. Druga porada na wiosnę dotyczy oversize. I tutaj Roz jest mistrzynią oversize'u, dlatego że bardzo fajnie potrafi wplatać go w swoje stylizacje. W szczególności tutaj polecam Wam, jeśli chcecie go wplatać w swoje stylizacje, umiejętnie zachowywać balans. Bo y, sam oversize wiadomo, że będzie nas poszerzał, ale tego nie powinniśmy się obawiać, bo to y, czasem też tak obserwuję, że gdzieś tam coś nas poszerza, to mamy tak od razu: O, to mnie pogrubia, to, to nie, to nie. Wiecie, to jest tak, że dzisiaj już y, y, nie ma takich zasad w modzie jak kiedyś były, że coś musi być idealnie tutaj w ramie, bo mamy często, mamy często opuszczony rękaw, czasem mamy reglanowy rękaw, e czasami zbyt długa kurtka, może być faj fajnie na nas modowo wyglądać. Inspirując się stylem Rosie możecie zobaczyć, że właśnie na jej przykładzie e ten oversize może być bardzo fajnie ograny. E kluczem tutaj e jest to, żeby e też balansować e z fasonami, czyli na przykład e jeżeli Rosie zakłada dopasowane spodnie, rurki, e to na przykład na górze wtedy zakłada oversize i wtedy są fajnie zachowane proporcje, albo innym razem, na przykład bardzo dopasowane body, dopasowana góra, ale luźniejsze spodnie i takie, takie zbyt duże, takie szerokie, czasami bardzo długie. I to też można y, zastosować w swojej garderobie, zależnie od tego, które części ciała lubimy bardziej podkreślać, a które lubimy na przykład bardziej, gdzie lubimy bardziej luźniejsze fasony nosić. I w ten sposób y, też inspirować się, właśnie y, stosując oversize w swoich stylizacjach. Ja też na y, bazie. Swojego doświadczenia. Wiem, że z oversizem to też nie jest tak, że my od razu go, że tak powiem, kupujemy. Ja też potrzebowałam trochę czasu, żeby się nauczyć i przestawić za ten oversize. Pamiętam, jak raz dostałam w prezencie taką kurtkę od jednej polskiej marki i tak ją założyłam na początku i mówię tak, hm, jest trochę taka za duża. Nie, to jest chyba, wiecie, to jest chyba tłumacz dla mnie. Ale z czasem pochodziłam w niej trochę dłużej i tu mi ktoś powiedział, o, fajno masz kurtkę, o, fajnie wyglądasz. I tak jakoś przyzwyczaiłam swoje oko i teraz już ją z przyjemnością noszę. To też obserwuję moich klientek, że czasami na przykład na pierwszych zakupach ktoś jeszcze nie jest gotowy na to, żeby już na przykład założyć jakiś bardziej taki oversize fason czy coś takiego bardziej modowego, ale gdzieś tam e, może e, zaryzykuje jedną, dwoma e, rzeczami do swojej szafy, nowymi e, i jak to oko się przyzwyczai, to później z czasem e, to już da, dla nas staje się takie m, naturalne i to nam się wręcz podoba. Więc e, tutaj polecam właśnie, jeśli m, czujecie, że gdzieś tam ten kierunek oversize'u mógłby być w waszym stylu, to również właśnie podejść do tego, że czasem trzeba coś zaryzykować, czasem może pierwszy raz go założyć, ale dać sobie zwykle czas na to, żeby e, przyzwyczaić swoje oko do tego i też e, właśnie pochodzić trochę w tym i dzięki temu może przekonać się właśnie do tego stylu. Jeśli decydujecie się na oversize, to tak jak mówię, pamiętajcie o balansie, a więc czasami. Tu węższy dół, szersza góra albo na odwrót. Natomiast jeśli na przykład wolicie, czy macie ochotę założyć po prostu szerszą górę i szerszy dół, to wtedy na przykład warto dać akcent na swoją talię, czyli czy to na przykład jakiś pasek w talii, czy spodnie z wysokim stalem podkreślające talię, albo też jakaś krótka, na przykład kurtka, która odsłoni Waszą talię i po prostu fajnie zachowają się te proporcje. Więc wybierając oversize, pamiętajcie, żeby właśnie dobrze grać sobie proporcjami, to wtedy on będzie fajnie wyglądać. Trzecia porada to to, żeby nie bać się łączenia różnych materiałów ze sobą, czyli na przykładzie Rosie, ona na przykład świetnie em, ma taką bardzo fajną stylizację, która zapadła pamięć też, e, taką, która właściwie dzisiaj jest bardzo klasyczna, ale to jak ona ją miała na sobie, to już było jakiś czas temu, e, ta spódnica taka ala jedwabna, czy też jedwabna, w każdym razie z, z materiału typu satyna, więc płyskującego w połączeniu ze swetrem. I to jest też takie bardzo eleganckie, kobiece, minimalistyczne połączenie, które jest takim z tego rodzaju kontrastem, bo tutaj mamy jedwabne wykończenie, a tutaj mamy sweter, ale to połączenie może też być takie wyjątkowe. Tak samo na przykład inspirując je stylem możemy też zastosować w swoich zestawach łączenie różnych faktur, czyli na przykład czasami kobiety się mnie pytają, czy można zrobić taki czarny total look, a więc od góry do ubrać się na czarno, jak najbardziej tak, przy czym warto wtedy łączyć różne faktury ze sobą, czyli na przykład y, mamy skórzaną spódnicę i do tego na przykład y, wełniany golf, albo na przykład jakieś skórzane spodnie i jakiś taki y, z elastycznego materiału czy bawełnianego materiału z elastanem, jakieś body czy bluzka taka dopasowana. Więc też takie właśnie łączenie różnych faktur ze sobą, materiałów, różnych wykończeń materiałów też może dać nam bardzo fajny, ciekawy efekt. Innym przykładem może być spódnica taka w, z jakąś fakturą w połączeniu z gładkim body, gładką bluzką i to mimo, że jest to takie proste, są to jakieś takie proste niby ubrania, ale ze względu na tę różnicę faktur Wspólnie ze sobą mogą bardzo ciekawie wyglądać stylizacji. Ja w ogóle często od Was dostaję pytania o to, czy dany kolor pasuje do innego koloru. Ja zawsze mówię, że to, to pytanie to za mało, żeby, żeby uzyskać na nie odpowiedź, dlatego, że po pierwsze, kolor ma setki odcieni, to już pewnie o tym wiecie. Dużo się o tym mówi ostatnio, że jeden kolor może mieć bardzo dużo odcieni, ale też znaczenie przy połączeniu w stylizacji ma materiał, a więc ta faktura, wykończenie tego materiału, bo to właśnie może wpływać na to, czy to w ogóle będzie stylowo wyglądać ze sobą, czy to połączenie będzie fajnie ze sobą współgrało. I tutaj kwestia jest właśnie wyćwiczenia oka, tak jak to dzisiaj robimy, na przykładzie inspirując się stylem właśnie Rosie Huntington Whiteley. Czwarta porada, na którą warto zwrócić uwagę przygotowując swoje stylizacje tej wiosny, to to, żeby zwrócić uwagę na buty, jakie mamy w szafie, czy kolory właściwie tych butów. Na przykładzie Rosie możecie zobaczyć, że w jej stylizacjach dominują tak naprawdę cztery kolory. Głównie jest to oczywiście czarny, e, biały, co ciekawe który w szczególności łączy z kolorowymi ubraniami, a więc jeżeli już założę jakąś na przykład liliową sukienkę czy błękitną sukienkę, to zwykle właśnie na dole znajdują się białe, delikatne sandały, które są też bardzo uniwersalne. Kolor Nude, wiadomo, klasyk w szafie, i czasami też zdarza się kolor taki karmelowy, a więc taki brąz, coś takiego, co też ładnie współgra z jej stylem. Jedną z takich zależności, które możemy dostrzec w jej stylizacjach, co do połączenia właśnie butów ze stylizacją, to jest kolorystyka. A więc, jeżeli mamy jasne stylizacje, to zwykle Rozji wybiera właśnie jasne buty, a kiedy mamy ciemniejsze stylizacje, to zwykle czarne buty bądź e, brązowe. Na pierwszy rzut oka dość logiczne, e, ale czasami nieraz dziewczyny przyznajcie, że mamy taką wątpliwość, że jakie buty dobrać, jaki kolor butów i tak dalej, a tutaj taka dość prosta zasada, e, która w wielu przypadkach się sprawdza. Tu Wam pokażę przykłady stylizacji, gdzie zostało to inaczej wykorzystane, a więc ma e, białą spódnicę i e, czarne buty. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że te czarne buty są bardzo cienkie, e, odsłaniają kostki, są takie delikatne plus góra w tej stylizacji ma czarny kolor, w związku z czym jakby ta stylizacja jest na swój sposób tak jakby zamknięta, więc to bardzo fajnie ze sobą współgra. E, także e, no czasami są takie oczywiście od odstępstwa, ale to też jest kwestia takiego um, oceny całokształtu stylizacji, gdzie to może też fajnie wyglądać. Natomiast właśnie ta um, porada, że jasne um, kolory do jasnych stylizacji, ciemne um, kolory butów do ciemnych stylizacji, to zwykle bardzo um, dobrze się sprawdza. I dziewczyny, numer 5 w dzisiejszym zestawieniu. Tu tradycyjnie zostawiam go Wam, abyście Wy podzieliły się w komentarzu pod filmikiem tym, czym Was zainspirowała Rosie Huntington-Whiteley albo Jakie wy macie doświadczenia w ogóle związane z tworzeniem stylizacji, którymi mogłybyście się podzielić w komentarzu i tym samym zainspirować pozostałe dziewczyny czy kobiety z tego kanału? Dlatego dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie przemyślenia, co was czego wy nauczyłyście się przy tworzeniu wiosennych stylizacji, jakieś porady, które które Wam zapadły w pamięć, koniecznie dajcie znać. Jestem sama ciekawa, jakie Wy macie z tym związane doświadczenia. A ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!